Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj poradnik do areny, do zarządcy areny tak naprawdę, bo wiem, że dużo osób nadal pyta, o co chodzi w tym zarządcy, po co on jest, jak on działa i tak dalej, jak to rozwijać, bo po prostu jest to no stosunkowo nowe, mimo że już prawie rok jest w grze, to nadal wiele osób nie wie, o co chodzi. No a że my nagrywamy sobie teraz poradniki, to postaram się mniej więcej wyjaśnić co i jak. Więc tak jakby no od samych takich podstaw do jakby takich, można powiedzieć, bardziej zagmatwanych rzeczy. Dużo rzeczy tak naprawdę też się dowiedziałem dzięki osobom z Discorda tutaj, z tawerny, gdzie możemy sobie przejść. Tutaj mamy odnośnik w grze, więc jakby tam też wiele informacji stamtąd zaczerpnąłem i dzięki temu wiem jakby więcej o tym zarządcy areny, bo jednak to nie jest takie proste, jak się może wydawać. Ale okej, przechodzimy do sedna. Zarządcy areny, czyli po prostu te runy, będę mówił w skrócie, odblokowujemy od poziomu 105. Po wbiciu 105 poziomu, tak jak tutaj mamy normalnie tą arenkę taką zwykłą, od pierwszego levela dostępną, to tutaj możemy kliknąć tą monetkę albo po prostu dwa razy na arenę i przechodzimy do właśnie tych run, czyli do tego zarządcy. I teraz tak, o co w ogóle chodzi, po co to jest? Dzięki zarządcy, jeżeli tutaj uzbieramy 1000 run, zresztą tak jak piszę, plus 5 dochodu z areny za każdą runę, to jest w ogóle jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, po zdobyciu ponad 1000 run możesz znaleźć przedmioty zaklęte potężnymi czarami runicznymi. Czyli o co w tym chodzi w skrócie? Po prostu gdy już uzbieramy 1000 run, to możemy znaleźć itemki z runami. Jak widzicie, itemek z runami to jest coś takiego, jak na przykład tutaj mam w broni, w lewym dolnym rogu jest właśnie taka runka, powiedzmy taki no kamyczek, nazwijmy to. No i jak sami widzicie, obrażenia od broni plus 2% ta runa nam daje. Tutaj w rękawicach na przykład także mamy runę, bo także widzimy, że jest to w lewym dolnym rogu. No i to jest akurat ulepszona jakość przedmiotu plus 1. Zaraz tutaj oczywiście opowiem, co poszczególne runy dają, ale to za chwilkę. I teraz tak, jeżeli chodzi o runy w itemkach epickich, to odkąd mamy te 1000 run, to w każdym epiku jest ta runa. To jest jakby 100% szansa. Natomiast w zwykłych itemkach jest ona nie zawsze, więc jakby no tak jak tutaj na przykład mamy, widzicie, zbrojownię i tutaj buty nie mają, klata nie ma, na przykład hełm ma, broń ma, więc po prostu chodzi o to, że itemki epickie zawsze mają runę, tak? Tutaj akurat no nie wszystkie, bo ja niektóre mam jeszcze zanim uzbierałem te 1000 run, to jakby jest logiczne, ale odkąd mamy 1000 run, no to wszystkie itemki epickie właśnie tą runkę jakąś tam posiadają. Runki oczywiście, jakie dropią, to są losowa rzecz. Kiedyś było bardzo ciężko znaleźć takie, które byśmy akurat chcieli, ale teraz jeżeli ktoś ogląda wczoraj poradnik do kowala, no to wiemy, że jest taka opcja jak zamiana run między jednym a drugim itemkiem, więc jakby to rozwiązuje sprawę. Co prawda no kosztuje grzyby, wiadomo, ale no lepiej wydaje mi się zamienić runy niż szukać itemku z odpowiednią runą na przykład na weekendzie epickim, bo jest to o wiele cięższe. I teraz tak, runki możemy, że tak powiem, stakować, czyli jakby jest jakaś tam określona ilość, jaką możemy mieć maksymalnie jakieś tam runy. Po prostu im mamy więcej tutaj run, tym jakby większy procent jest na danym itemku. Zaraz oczywiście przejdziemy do tych procentów i w ogóle ile można maksimum dostać i tak dalej, ale po prostu tak to działa, że im tych run mamy tutaj więcej, tym możemy znaleźć broń z większymi obrażeniami. Tak jak tutaj mamy od ognia 2%, to możemy znaleźć na przykład 5 i tak dalej. To tak jak mówię, im tych run jest po prostu więcej. Tak samo tutaj możemy, ulepszoną jakość przedmiotu mamy dopiero plus 1, a maksymalnie jest plus 5, nie? Na przykład, więc jakby jak tych run będziemy mieć o wiele więcej, no to tych przedmiotów, no to te przedmioty będą dawały po prostu większe te bonusy od run. I teraz odsyłam was do pierwszego linku w przypiętym komentarzu. Tam jest jakby taka tabelka z runami. Tam macie napisane, od jakiej ilości run jest jakby dany bonus będzie dostępny, czyli na przykład, nie wiem, od, załóżmy, nie wiem, miliona run, to jest taki przykład oczywiście, możemy znaleźć itemek, co daje nam 3% bonusu do złota, nie? Więc jakby tam macie to wszystko w tej tabelce, to jest taka tabelka, strona internetowa po prostu z tabelką, taki Excel powiedzmy, no i po prostu tam możecie sobie znaleźć co i jak. Jeżeli wejdziecie tam na tą stronkę, to też dowiecie się, że na przykład zwykłe itemki mogą mieć tylko połowę maksymalnej wartości run. Czyli jeżeli, to właśnie bardzo dużo osób się raz, jeden to mnie chłop nawet wyzywał, że czemu ja szukam itemku epickiego broni, tam szukałem 60% zamiast sobie sprawdzać zwykłe. No właśnie dlatego, że na zwykłych broniach, jak broń epicka może mieć 60% obrażeń z runy maksymalnie, tak zwykła broń może mieć zaledwie 30%, więc żeby znaleźć po prostu tą maksymalną, no to należy szukać tylko i wyłącznie epicki, nie? I tam się ze mną kłócił ten chłop, wyzywał mnie.
że jestem tam taki i taki, no bo po prostu się nie znam, bo jego kolega mu tak powiedział, nie? Więc jakby no co mogę powiedzieć, tacy ludzie też się trafiają, ale po prostu tak, w itemkach takich właśnie zwykłych można znaleźć maksymalnie połowę wartości danej runy, czyli załóżmy, nie wiem, mamy maksymalnie 50% golda, no to w takim zwykłym itemku możemy znaleźć maksymalnie 25% golda. I teraz o co chodzi z tymi, jakie są w ogóle te, powiedzmy, bonusy takie najważniejsze, no to jest tak, przede wszystkim co nas powinno najbardziej interesować, żeby jak najszybciej skompletować, to jest premia do golda, premia do złota. Ona może maksymalnie wynosić 50% i to chodzi o tego golda z misji, więc jakby jeżeli tutaj robimy misję, to warto jest na początku, później to można zrobić w jednym secie, ale na początku warto jest kupić sobie takie śmieciowe itemki i żeby je tylko zakładać na czas robienia tutaj właśnie misji w karczmie, dlatego że po prostu można sobie uzbierać bonus do golda i po prostu więcej tego golda za misję dostajemy, nie? I tak jak mówię, maksymalnie tego golda może być 50% w itemkach. Oczywiście tak jak mówię, no to się stakuje, jak mamy mało run, tak jak ja teraz w tym przypadku na tym koncie, no to nie uzbieram tego 50%, uzbieram na przykład tam, nie wiem, 20-25%, no ale to jest zawsze coś, nie? A potem można za chwilę jakoś tam podmienić i im więcej, aż w końcu do tego 50% się doczłapiemy. To jest taki maks, można oczywiście założyć więcej, ale jest taki blokada na tych 50% i więcej po prostu nie uda nam się, nie dostaniemy więcej z misji, nie, niż te 50%. Druga sprawa to jest bonus do expa. Bonus do expa daje nam 10%, może dać maksymalnie 10%. No i to działa na takiej samej zasadzie właśnie, że tutaj z misji tego expa nam leci więcej. Co jest istotne, to to, żeby jak już mamy tam więcej po prostu tych run, to ogarnąć sobie taki secik, który da nam łącznie 50% właśnie premii do złota i 10% expa i zakładać ten secik na czas robienia misji, no bo wtedy po prostu jest jakby, no dostajemy więcej, nie? I expa i golda, to jest jakby logiczne, więc warto z tego korzystać. Kolejne bonusy, jakie mamy, jakie możemy dostać, to jest szansa na legendarne przedmioty. To może dać maksymalnie 50%. Wiadomo, że jak się przebieramy na weekendzie epickim, to warto to założyć, tylko to nie jest tak, że nagle nam szansa się, powiedzmy, że jak mamy, nie wiem, tam na przykład 1% no nie, to w sumie tak działa, to zły przykład dałem, że po prostu będziemy mieć 50% więcej szans, że nam wypadnie epic, bo wtedy to byśmy mieli praktycznie co dwa role po prostu ten itemek epicki. To działa na tej zasadzie, że jak normalnie mamy na przykład 1% na dropnięcie epika, to z tą runą będziemy mieć 1,5%, nie? Więc to jakby dużo nie daje, ja na przykład tego nie używam przeważnie na takich nowszych kontach, dopiero na takich, co już mam komplet runek, to wtedy tego używam, no ale generalnie tyle to daje. Więc jeżeli ktoś się tam przebiera na weekendzie epickim i tak dalej, to może sobie to założyć i tak jak mówię, maksymalnie można w jednym itemku mieć 50% właśnie na te szanse na legendarne artefakty, nie? Czyli na po prostu te epiki. No i też to działa tak samo jak każda inna runa, że od razu nie dostaniecie 50%, tylko na przykład jak macie tyle ile ja, to dostaniecie 3%, nie? Czy tam 5%. To was cały czas odsyłam do tej tabelki z runami w przypiętym komentarzu, pierwszy link, tam sobie ogarniecie na jakiej ilości runy, jaki możecie maksymalnie w itemku dostać procent danej runy, nie? Więc jakby, no bo ja też tego nie znam na pamięć, wiadomo. Kolejna sprawa to jest ulepszona jakość przedmiotu, czyli to co mamy tutaj właśnie w tych rękawicach. To działa na tej zasadzie, że po prostu daje wam tak jakbyście mieli aurę więcej, nie? Czyli po prostu warto jest to zakładać, maksymalnie można mieć plus 5 ulepszoną jakość przedmiotu, czyli na przykład, nie wiem, możemy teraz sobie założyć na przykład, nie wiem, tutaj 2, tu 1, nie? I łącznie mamy 5 i dopiero zacząć szukać itemków epickich, bądź też itemków, bądź też jakieś broni, najwięcej to daje do broni, bo tak jak mówię, to jest tak jakbyśmy mieli 5 tutaj aury więcej, no i najwięcej to daje na średnich obrażeniach broni, no bo wtedy naprawdę widać różnicę, że bez tej runy możemy znaleźć tam broń, która nam daje 10 średnich, a z runą na przykład, nie wiem, 20-25, także no dosyć sporo to daje. No i na zwykłych itemkach też, w sensie no na tych epickich, jak tam się przebieramy, też widać, że tam delikatnie większe statystyki można znaleźć właśnie dzięki tej runie, więc tak to po prostu działa i tak jak mówię, maksymalnie może być plus 5. Kolejna sprawa to jest punkty życia, właśnie, bardzo, bardzo istotna runa. Punkty życia maksymalnie można mieć tutaj plus 15%, no i po prostu działa to na tej zasadzie, że mamy więcej HP, nie?
To jest jakby, tam możecie przeczytać, że to działa tylko w misjach, ale nie, działa to wszędzie, działa to w misjach, działa to w lochach, działa to na arenie, więc jakby, no bardzo, to jest, jeżeli mamy takie jak powiedzmy do PvP i do tam lochów i tak dalej, no to bardzo jest to istotne, żeby te 15% HP w tym eku mieć, nie, więc jakby... Tak jak mówię, no to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Taka najważniejsza runka, można powiedzieć, nie? Zaraz po tej runce na Golda i na Expa, to jest właśnie jedna z ważniejszych runek, jeżeli chodzi o takie, no ogólnie o runy, tak? Bo to daje naprawdę bardzo dużo, no plus 15% HP na pewno nam fajnie pomoże w lochach i tak dalej, i tak dalej. Kolejne runki, na broni. Na broń może mieć jedynie obrażenia, tak jak już mówiłem, maksymalnie może mieć 60% obrażeń, więc no naprawdę bardzo dużo. No i tak samo, im więcej run, tym większe te obrażenia mogą nam polecieć. No i może być, obrażenia mogą być od ognia, od zimna i bodajże od światła, coś takiego było. Teraz powiem szczerze, że wam nie powiem, o co tutaj chodzi. No ale tak jak mówię, może być ogień, może być zimno i może być bodajże światło. Czy ja tutaj mam jakieś bronie z runami? Tutaj też mam ogień, no a tutaj nie mam. Dobra, to bym musiał tam na innym koncie, nieistotne. W każdym bądź razie, aha, nie światło, tylko błyskawice bodajże, teraz tak mi się przypomniało. No ale jedno i to samo, nie? Wszystko wam piszę, więc jakby nie ma co. I co? Tak jak mówię, w broni może być maksymalnie 60% właśnie tych obrażeń. Kolejna runka to jest łączna odporność. Zaraz tu przejdziemy w ogóle, o co chodzi z tymi obrażeniami, jak to działa. Ale tak, kolejna runka to jest łączna odporność. Łączna odporność, tam jak wejdziecie sobie na forum, dużo osób się tym sugeruje, to pisze wam, że można mieć maksymalnie 25% tej łącznej odporności, ale to dotyczy jednego itemku, więc jakby to się stakuje i maksymalnie można mieć 75% tej łącznej odporności, tylko że w jednym itemku można mieć jej 20%, także no jeżeli już dążymy do tego końcowego setu właśnie tych itemków, powiedzmy takiego kompletnego, gdzie mamy już te 15% punktów życia, gdzie mamy te 60% na broni, 50% golda, 10% expa, tam załóżmy 50% szansy na epiki i tak dalej, no to musimy 3 itemki poświęcić na to, żeby sobie znaleźć 3 itemki, które mają łączną odporność 25%. To się stakuje i to właśnie łącznie, jak tutaj najedziemy nam pancerz, to nam będzie pisało, jeżeli mamy oczywiście taką runę założoną, że tej łącznej odporności mamy łącznie 75%. I wydaje mi się, że taka runa jest wygodniejsza. Jest jeszcze, są jeszcze, można znaleźć pojedyncze runy, czyli na przykład odporność na ogień, odporność na światło, w sensie odporność na błyskawice i odporność tam na zimno, i to także, to może mieć na przykład już maksymalnie w jednym itemku 75%, więc jakby no nie ma zbytnio różnicy, czy założycie odporność na te trzy żywioły, powiedzmy po 73%, czy po 75%, czy założycie te trzy itemki łączną odporność po 25%, w zasadzie da wam to raczej to samo, tak mi się wydaje. Więc jakby no po prostu tak jest, nie? Więc tą łączną odporność. Dlaczego wiem o tym? Ano dlatego, że gdy założymy sobie właśnie łączną odporność, maksymalnie założymy 75%, to po najechaniu na pancerz mamy właśnie to 75%. Natomiast jeżeli sobie założymy jeszcze jeden itemek tak dla testu, to już nam się nie zwiększa, czyli po prostu się blokuje na tych 75%, więc no stąd wiem, że to jest po prostu max. Tak samo jak tutaj wejdziemy w misję, będziemy wybierać jakieś misje i najedziemy na expa, to także będziemy mieć na przykład, że mamy 50% bonusu z golda, 10% bonusu właśnie z runy do expa, a jak założymy więcej, to i tak tego nie będzie widać, nie będzie pisało, że jest tam na przykład, nie wiem, 12% expa, bo po prostu się na tym blokuje, no i więcej nie wyciśniemy. Dobra, jeżeli chodzi o takie runy, jakie są w ogóle w grze, no to chyba wszystko powiedziałem. O co chodzi teraz z obrażeniami tutaj, właśnie od ognia i tak dalej. Na co w ogóle działają te obrażenia z runy? Ano działają tak naprawdę, jeżeli chodzi o broń, to działa na wszystko. Działa na PvP, działa na lochy, wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, no tak jak mówię, warto mieć jak największy procent tej runy, bo po prostu, no łatwiej nam się robi lochy. Zaraz przejdziemy do lochów, które mają tutaj napisane, zobaczcie, coś takiego. Zadaje obrażenia lodem, odporny na lód, ale do tego zaraz przejdziemy. W każdym razie taka runa jakby typowo w broni, na przykład te obrażenia od ognia plus 2%, działa w walce z innymi graczami, działa właśnie w lochach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o runki, które
które, że tak powiem, mamy łączną odporność albo odporność na dany żywioł, no to to działa tylko i wyłącznie na PVP, no bo wiadomo, jeżeli na przykład, nie wiem, tutaj Turor ma, załóżmy, obrażenia od zimna 5%, no to wiadomo, że jak sobie założymy odporność na zimno, no to on nas będzie bił delikatnie mniej, no nie? Więc no jak mamy tą łączną odporność, no to już nie musimy się tym martwić, bo jakby każdy gracz, nieważne jaką by miał runę, no to nam będzie bił mniej, nie? Więc po prostu to jest dosyć fajne, no i też dużo byśmy musieli poświęcić, żeby pod każdego gracza jakby się ubierać. No a tutaj, jak wiemy, mamy łączną odporność albo po prostu trzy te odporności pojedyncze jakby w maksimum, czyli w 75%. No i nas już to bardzo, ale to nas już to po prostu nie interesuje, nie? Oprócz tego lochy wszystkie prawie nie biją nam w ogóle tutaj obrażeń właśnie tych, powiedzmy, z run, czyli nie zadają tam obrażeń lodem, nie zadają obrażeń ogniem i tak dalej, i tak dalej, i po prostu na nie nie warto mieć tych odporności założonych, z wyjątkiem dwóch ostatnich lochów, które zostały dodane, mianowicie Nordyccy Bogowie i tutaj Góra Olimp. Jak widzicie, tutaj jak wejdziemy sobie do tego lochu, to mamy napisane: zadaje obrażenia lodem, odporny na lód. Czyli on bije nas lodem, więc dobrze jak walczymy z nim w teorii oczywiście, bo jakby no, nikt na takim niskim levelu nie będzie się ubierał specjalnie pod lochy, ewentualnie na wyższym to jest jakby bardziej osiągalne, gdy już tych run mamy więcej i tak dalej. Ale tak jak mówię, teoretycznie chcąc walczyć z tym przeciwnikiem, musimy się ubrać, gdzie mamy odporność na lód, no i ona jest odporna na lód, więc po prostu jak tutaj mamy ogień, no to jest git, nie? Bo bijemy jej dobrze, bo bijemy jej normalne obrażenia, a jakbyśmy tutaj obrażenia od zimna założyli, no to już będziemy jej bić mniej, no bo ona ma odporność na zimno. To samo tyczy się tutaj. Tu akurat jest sytuacja taka sama, bo też zadaje obrażenia lodem i jest odporny na lód, więc jakby no, powiem tak, jeżeli chodzi o jakiekolwiek właśnie, tak jak mówię, obrażenia od tych run i odporności na runy, no to są tylko i wyłącznie te dwa lochy, nie? Nordyccy Bogowie i Góra Olimp. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie inne lochy, to nie mają żadnych odporności, no a nasza runa na nie działa, więc no dzięki tym runom naprawdę można te lochy robić szybciej, głównie właśnie dzięki tutaj runie w broni, która dzięki niej bijemy no po prostu o wiele więcej. Więc tak to działa, jeżeli chodzi o te runy. Chyba wytłumaczyłem, że tak powiem, no już całość takiej teorii czysto runowej, do ile można, że tak powiem, ile można mieć maksymalnie danej runy i tak dalej, i tak dalej. To macie wszystko w tym przypiętym komentarzu, w pierwszym linku, więc jakby tam sobie to ogarniecie, nie? Tam wszystko macie napisane, jakbyście czegoś nie zapamiętali. Kolejna sprawa. Tutaj przechodzimy już bezpośrednio do tej areny i jak to generalnie działa. Jeżeli ktoś gra w grę Adventure Capitalist, no to jest bardzo podobna rzecz, powiedzmy. Też działa to na tej zasadzie, że na początku tych run zbieramy bardzo wolno, jest jedna runa, druga runa, trzecia, później robimy sobie reset i jakby te runy przeskakują nam stąd tu, to się nazywa tutaj akurat ofiara, przeskakuje tutaj, no i my musimy to wszystko od nowa rozbijać, ale po prostu idzie to już szybciej. Tak jak macie tu napisane, plus 5% dochodu za areny za każdą runę. I tak, jakby to wam tutaj jakoś w miarę wytłumaczyć. Jeżeli jesteście graczem free to play, no to jakby rozwinięcie areny do takiej jakby na maksa, powiedzmy, żeby mieć te maksymalne bonusy z run już w jednym itemku i tak dalej, zajmie wam 6 lat. Jeżeli nie kupujecie żadnych ulepszeń, jeżeli nie kupujecie żadnych nic tutaj u kupca, bo jest coś takiego jak kupiec, to jest też ciekawa mechanika. Kupiec jest tak naprawdę... poczekajcie, bo ja tutaj sobie jeszcze też doczytam na spokojnie, żeby wam to dobrze wytłumaczyć. Kupiec pojawia się tak jakby po 20 godzinach, odkąd u niego coś kupimy, bądź odkąd on po prostu nam jakby minie. I jak to działa? Jeżeli teraz mam napisane, że będę miał kupca za 18 godzin i 21 minut, no to załóżmy, że wyjdzie to tam jakoś w nocy. No ale żeby jakby nie trzeba ustawiać budzików, ani nic w tym stylu, żeby właśnie tego kupca, powiedzmy, żeby go kupić coś od niego i tak dalej, bo dopóki nie zalogujemy się na konto, to ten kupiec na nas tak jakby poczeka. Gdy zalogujemy się na konto pierwszy raz, czyli na przykład, nie wiem, teraz mamy kupca o 4, a zalogujemy się na konto o 7, to dopiero od 7 ten kupiec będzie aktywny. Kupiec jest aktywny przez 2 godziny, no i jeżeli nic nie kupimy przez te 2 godziny, to on tak jakby ucieka, powiedzmy, no i za 20 godzin znowu będziemy mogli coś kupić. Tak samo, gdy coś kupimy, no to od razu te 20 godzin zaczynają się odliczać.
I tak, są dwa ulepszenia, w sumie to są trzy ulepszenia na budynki, które można kupić u tego kupca. Jest to po pierwsze ozłocenie, które daje nam to, że dany budynek generuje nam dwa razy więcej tutaj kasiorki, powiedzmy. No i jest też przyspieszenie, które sprawia, że tak jakby dwa razy szybciej nam się to wszystko rozbija. Czyli na przykład, nie wiem... No powiedzmy tutaj, gdzie my nie mamy? Tutaj nie mamy przyspieszenia na ten jakby budynek, no i w tym momencie rozwój tego budynku, czyli raz przejście tego paska do końca zajmuje 7 minut, 7,5 minuty prawie, a jak kupimy przyspieszenie, no to będzie dwa razy to szybsze. Także no to jest dosyć fajna sprawa. I jak w ogóle, ile te ulepszenia kosztują u tego kupca? Zaczyna się tak, że kosztuje 25 grzybów i każde kolejne kupione ulepszenie kosztuje 25 grzybów więcej. Czyli pierwsze 25, drugie 50, trzecie 75 i tak dalej, i tak dalej. No i później już na 200 się blokuje, tak? Jak już za ulepszenie płacimy 200 grzybów, no to już więcej płacić nie możemy. I tyle po prostu kosztuje. Oprócz tego są tak zwane klepsydry, czyli tak zwane skip. Klepsydra działa po prostu tak, że jak w momencie zakupu, to tak jakbyśmy wyszli z gry i wrócili na przykład po takim czasie, na jaki czas kupimy klepsydrę, nie? Jest na jeden dzień, które kosztuje 15 grzybów, na 3 dni, która kosztuje 20 grzybów i na 7 dni, która kosztuje 25 grzybów. Standardowo no zazwyczaj się kupuje na 7 dni, no bo po prostu są najbardziej opłacalne. No i to tak jakbyśmy, nie wiem, wyszli z gierki w momencie kupna klepsydry i wrócili za 7 dni, więc no daje to dosyć sporo tych run, jakby nie było. I po prostu działa to tak, że ten kupiec nam oferuje losowe rzeczy, tak? Oferuje nam losowe rzeczy, ale takie, które są w danym momencie kupione. Czyli po prostu na przykład, nie wiem, jeżeli byśmy mieli tutaj samo siedzisko, to gdy kupiec nam się pojawi, to nam zaoferuje ewentualnie klepsydry i najprawdopodobniej jakieś tam ulepszenie na siedzisko, czyli albo złocenie, albo przyspieszenie, nie? Więc im mamy tych budynków więcej odblokowanych, tym jest większa szansa, że jakieś ulepszenie nam tutaj kupiec do któregoś z tych budynków zaoferuje. A jeżeli byśmy mieli, nie wiem, po resecie od razu kupca i tylko siedzisko, które już mamy ulepszone, jak widzicie, a i jest przyspieszone, bo jak są te takie paseczki w tą stronę, tak jak macham myszką, to jest przyspieszenie, a jak jest złoty pasek, to jest ozłocenie. Więc jeżeli tak, no to prawdopodobnie kupiec by nam tutaj wyleciał z trzema klepsydrami, które jakby będziemy mogli sobie kupić, nie? No bo nie mamy żadnego budynku rozwiniętego, który byśmy mogli po prostu ulepszyć. I tak, zaraz tutaj przejdziemy może do tego, jak to jako gracze free to play, eko i tak dalej, jak to powinno się rozwijać i jak to generalnie działa. Tak jak mówię, powinno się kupować, jeżeli te skipy, no to tylko 7-dniowe, no bo są najważniejsze. Jeżeli zanim kupimy skip, to w ogóle powinniśmy wszystkie tutaj budynki porozwijać na maksymalny poziom, jaki tylko się da, no bo wiadomo, wtedy ten skip jest taki jakby najbardziej efektowny. I o co tutaj chodzi? Poczekajcie, ja tutaj sobie doczytam. Okej, więc tak, może zaczniemy od tego, jak to tutaj generalnie wygląda. Jakie są tutaj ulepszenia tych budynków. Bo tak, każdy budynek ma taki jakby swój moment, w sumie źle powiedziałem. Jest jakiś poziom, który jak osiągniemy danego budynku, no to on tak jakby przyspiesza. I o co tutaj chodzi? Poczekajcie, może my sobie, czy my tutaj jak damy 10, zobaczcie, tutaj taki mały paseczek nam się, powiedzmy, zapełnia. No i jak tutaj jeszcze damy 4, mam nadzieję, że mnie będzie stać mnie, no to jak widzicie, tutaj żeśmy sobie przeskoczyli na taki jakby kolejny poziom, no i dzięki temu szybciej to po prostu idzie, powiedzmy. Więc poczekajcie, co byśmy może jeszcze tutaj mogli zrobić, tutaj nam się uda, czy nam się nie uda. Zobaczcie, teraz mamy 12 minut 17 sekund, cyk, no i od razu kolejny poziom 250, no i przeskoczyło nam na 9 minut i 50 sekund, więc po prostu jak najlepiej jest ulepszać do tych pełnych wartości, bo wtedy te budynki szybciej się, że tak powiem, rozwijają. Jakie są te pełne wartości, pewnie was zaciekawi. 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 i 10000. To są takie wartości, które jak osiągniemy na danym budynku, to wtedy ten budynek przyspiesza i po prostu szybciej to wszystko idzie.
I także tak jak mówię, no najlepiej to po prostu ulepszać do takich właśnie pełnych wartości. Ja tutaj mam akurat porozwalane, bo często klikam po prostu maksa i jakoś tam lecę, ale głównie na początku, jak jeszcze tych run mamy tam 0, 1, 2, to warto do tych pełnych wartości to ulepszać, no bo wtedy tej kaski nie macie wcale aż tak dużo. Kolejna sprawa, jeżeli jesteśmy graczem free to play, no to bardzo, ale to bardzo dobrze byłoby odłożyć jakoś grzyby, nie wiem, jakoś jak dostajemy ten darmowy grzybek z... Pies mi szczeka w tle akurat. Jeżeli dostajemy ten darmowy grzybek z karczmy, nie wiem, jeżeli tam kręcimy kołem i tak dalej, no to bardzo by było dobrze odłożyć te grzyby i tutaj zrobić sobie ulepszenia na toaletę oraz na... po prostu najpierw na toaletę, ewentualnie jeżeli byśmy chcieli tam przynajmniej raz czy dwa razy zakupić grzybki, no to i na toaletę i na potwory, czyli na te dwa ostatnie budynki. To was będzie kosztowało tak naprawdę mało, no bo tak jak mówię, pierwsze ulepszenia są tanie, bo to jest 25 grzybów, to jest 50 grzybów, więc tak, jeżeli byśmy chcieli ulepszyć tylko toaletę, czyli ozłocenie i przyspieszenie, no to wyszłoby nas to łącznie 75 grzybów by nas to kosztowało, natomiast jeżeli byśmy chcieli toaletę i potwory, to by nas to kosztowało łącznie bodajże 175 grzybów, więc jakby to jest dosyć ważne, no bo dzięki temu ta toaleta i te potwory to są dwa najważniejsze budynki, które generują największy zysk i po prostu dzięki nim zamiast te 6 lat, co wspominałem wcześniej, właśnie zamiast te 6 lat powiedzmy czekać, żeby te maksy zdobyć, no to tam będziecie musieli to rozbijać, nie wiem, rok, półtora, coś takiego, nie? Więc jakby no to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Od razu tu zaznaczam, jeżeli kupujemy ulepszenia, to po resecie te ulepszenia nie znikają. One już są permanentnie, bo też dużo osób o tym nie wie, więc tak jak mówię, no jeżeli jesteście takim graczem free to play, no to po prostu tutaj sobie regularnie to wszystko rozwijacie, aż dojdziecie do ostatniego budynku, tego kupca sprawdzacie. No i jeżeli akurat kupiec wam zaoferuje tutaj ulepszenie, ozłocenie bądź przyspieszenie na toaletę głównie, ewentualnie na potwory, jeżeli chcecie te dwa, jeżeli chcecie jeden, no to tylko toaleta, jeżeli te dwa, no to wiadomo, no to po prostu kupujecie to ulepszenie, bo jest to bardzo, ale to bardzo istotne. Oprócz tego... Jeżeli jesteście graczem eko, no to na pewno musicie na te dwa ostatnie sobie kupić i ewentualnie możecie tam od czasu do czasu jakąś klepsydrę, powiedzmy 7-dniową właśnie, ale to już wedle uznania, no gracze eko, tak jak mówię, muszą tutaj ozłocenie i przyspieszenie na te dwa ostatnie budynki kupić, bo to jest bardzo istotne. No a grzybiarze wiadomo, grzybiarze kupują każde ulepszenie. Ja kiedyś stosowałem taką taktykę, że wolałem kupować sobie skip 7-dniowy aniżeli ulepszenie, to jest głupota, zwłaszcza teraz po ostatnim rebalansie run od bodajże E70, tam jak jesteście w tym linku w przypiętym komentarzu, to tam po lewej stronie macie nazwy tych wszystkich jednostek i tam właśnie jak zjedziecie sobie na 70, to od tego momentu się zaczyna bardzo, ale to bardzo duży boost i te runy do E100 można tak naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko, zwłaszcza jeżeli mamy właśnie ulepszenia, szybko to jakby pokonać. Od S100 zaczynamy mieć szansę na drobi temków, które dadzą nam maksymalną wartość, czyli na przykład broni z 60% obrażeń, więc jakby no to jest dosyć istotne i po prostu tak jak mówię, no dlatego gracze grzybiący powinni tutaj się skupić głównie na ulepszeniach, żeby jak najszybciej te ulepszenia sobie właśnie kupić. I tak, oprócz ozłocenia i przyspieszenia jest jeszcze ulepszenie platynowe. Platynowe ulepszenie za każdym razem kosztuje 100 grzybów i można je zacząć kupować dopiero, gdy wszystkie tutaj budynki mamy ulepszone na maksa, czyli mamy i ozłocone i przyspieszone. I kosztuje to, żeby całą arenę przyspieszyć i jakby ozłocić, musimy wydać 3300 grzybów, natomiast jeżeli jeszcze chcemy te platyny, no to wiadomo, no tutaj jest jakby 10 budynków, każda platyna kosztuje 100, no to jeszcze 1000 grzybów, więc łącznie wychodzi 4300 grzybów, no i jeszcze wiadomo, jeżeli grzybicie, no to jeszcze dochodzą klepsydry, te 7-dniowe, czyli 25 grzybków. Jeżeli mamy arenę już cały czas wymaksowaną, w sensie całą wymaksowaną, no to kupiec oferuje nam tylko, bo są takie trzy okienka kupca, to wam może gdzieś tu wkleję screen, no to kupiec oferuje tylko i wyłącznie właśnie klepsydry 1-dniową, 3-dniową i 7-dniową, nie? Więc tak to po prostu wygląda. I tak, to co was tak naprawdę może najbardziej ciekawić, jak tą arenę od początku rozwijać. Przede wszystkim, jeżeli jesteście graczem grzybiącym, to powinniście dążyć do tego, żeby kupić sobie przy pierwszych dwóch kupcach, żeby sobie kupić ozłocenie oraz przyspieszenie tutaj tego siedziska, bo to jest naprawdę bardzo istotne, więc po prostu jeżeli odblokowujecie tego zarządcę, no to od razu macie kupca, klikacie oferty i najprawdopodobniej macie od razu właśnie możliwość ulepszenia siedziska, kupujecie.
Jeżeli macie do wyboru przyspieszenie czy ozłocenie, to ja bym polecał przyspieszenie, to tak swoją drogą. I po prostu kupujecie, a na drugi dzień, jeżeli tego kupca macie, to staracie się zresetować to przed kupcem, żeby to było na tej zasadzie, że macie tylko siedzisko znowu dostępne, nie? Więc jakby mając tylko siedzisko, zwiększacie sobie szansę, że to drugie ulepszenie pójdzie także w siedzisko. Więc jakby... Dzięki temu już to siedzisko będziecie mieli, że tak powiem, kompletne, no bo to siedzisko na początku generuje no najwięcej tej kaski i tego wszystkiego. Jak to rozwijać? Tak jak mówię, no najlepiej do pełnych wartości, które wam tam wcześniej podałem, no i po prostu na początku, z tego co tam słyszałem, warto resetować tą arenę, nie wiem, raz dziennie, dwa razy dziennie, bo nie daje ona wcale tak dużo. Ja na przykład na tym serwerze staram się resetować mniej więcej, gdy osiągnę tak powiedzmy 10, może 20% posiadanych run, czyli na przykład jak tu mam 113 tysięcy, no to jak tutaj na ofiarze będę miał 10 bądź 20% właśnie tych posiadanych run, no to robię reset. Z tego co słyszałem, nie opłaca się to za bardzo na początku, bo wcale nie daje tak dużo, no ale też myślę, że nie zaszkodzi, tak? Nie zaszkodzi lepiej zrobić niż nie zrobić, powiedzmy. I tak to działa, nie? Po prostu wydaje mi się, że coś takiego można robić i mamy tych run więcej, to właśnie tym bardziej się opłaca te co 20, co 10% właśnie posiadanych run resetować. Oczywiście jeżeli mamy czas na to, jeżeli nie mamy, no to musimy jakoś w wolnej chwili to resetować i od razu te budynki tutaj na szybko jakoś ulepszać. Tutaj sobie możemy zmieniać to, czy chcemy ulepszyć razy 1, czy razy 10, razy 25, razy 100, no i max. Max to jest, że po prostu jak klikniemy plusik, no to wiadomo, ulepszy tyle, na ile nas akurat stać w tym momencie. Dobra, więc tak jak mówię, na początku możemy rzadziej to resetować, tak mi się wydaje, ale jeżeli mamy czas i chcemy, no to można tak jak ja. Natomiast później mamy tych run więcej, no to najlepiej robić resety co właśnie 10, co 20% obecnie posiadanych run i wtedy to jest tak jakby najefektowniejsze. Później, na takim późniejszym etapie, zaleca się robić reset co tutaj cykl toalety, czyli o co tutaj chodzi. Cykl, no to jest tutaj macie na przykład te 10 minut, nie? Akurat na tym budynku. Tutaj macie 7 minut, to jest wszystko napisane. Potem tu sobie można kliknąć, to się zmieni odliczanie, ale jak klikniemy tak, no to mamy napisane, ile w ogóle się uzupełnia taki budynek, ile on na siebie zarabia. I tak jak mówię, co cykl toalety. Ta toaleta, no dosyć długo jakby się uzupełnia, jak się pewnie domyślacie, no i mamy ją na wyższym poziomie, tym jest to szybciej, no ale generalnie, tak jak mówię, no co ten cykl toalety, dobrze jest to robić, gdy już do niej dojdziemy, no bo ona daje najwięcej, nie? Wiadomo, że to jest ciężkie, bo na przykład ja na wojowniku bym musiał robić resety co pół godziny, a nie mam na to czasu, więc jakby no staram się na przykład, nie wiem, co dwa cykle tej toalety, co trzy, to już wtedy wychodzi półtorej godziny albo godzina, tak więc no po prostu jest już to takie sensowniejsze, no ale też wiadomo, że nie każdy ma na to czas, ale po prostu najlepiej tak robić. Gdy już tą toaletę mamy, tak jak mówię, odblokowaną, no mnie tu na razie na nią nie stać, ale już powiedzmy, że jest coraz bliżej, nie? Więc tak to po prostu wygląda. Także tak jak mówię, no ulepszać te budynki do tych wartości, o których wspomniałem wcześniej, czyli te 25, poczekajcie, gdzie to było, 25, 50 tam chyba, bo ja tu mam taką ściągę po lewej stronie, 25, 50, 100, 250, 500 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dobrze jest po prostu... No to żeby po prostu nie wydawać więcej, nie? Jak wiemy, że możemy siedzisko ulepszyć na 25 maksymalnie, to dobrze jest do tego docisnąć, potem sobie poczekać, za chwilę wrócić i znowu tam ulepszyć do jakiejś tam fajniejszej, okrągłej wartości, żeby po prostu szybciej te pieniądze się generowały. No i resety to tak jak wam powiedziałem, co jakieś 10-20% posiadanych run. Na początku można rzadziej, bo wiadomo, że na początku jak mamy 0 run, no to idzie dosyć wolno, zanim uzbieramy 5, zanim 10, zanim 15, no to troszkę minie. No a później coraz to po prostu szybciej to idzie, więc wtedy się opłaca po prostu te resety robić częściej, no a później już co cykl toalety najlepiej, ale można co 2, można co 3, no można też co 4, no to wtedy na przykład na moim wojowniku by wyszło co 2 godziny, no ale to wiadomo, wedle uznania i wedle tego, ile macie czasu. Tak więc tak to po prostu wygląda, im tych run macie więcej, tym to wszystko szybko idzie, tym macie więcej kaski i to się tak samo napędza. Mówię, gierka jest w sensie, no to jest taka mini gierka, powiedzmy w Shakesie, która jest napędzana
napędzana, podobnie jak właśnie ten Adventure Capitalist. Także tak jak mówię, no gracze grzebiący no to muszą przede wszystkim kupować ulepszenia, jeżeli nie mają akurat ulepszenia, no to 7-dniową klepsydrę, no i dążyć do tego, żeby jak najszybciej mieć tutaj wszystko ulepszone platynowo. Gracze eko, no to wiadomo, muszą mieć ulepszone te ostatnie dwa budynki na ozłocenie i przyspieszenie, natomiast gracze free to play, no jeżeli nie będą nic ulepszać i nie chcą, no to po prostu będzie zajmie im ulepszenie tej areny do maksa naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo czasu, bodajże, tak jak wam mówiłem, 6 lat, nie? Natomiast jeżeli kupicie sobie chociaż na te toalety ozłocenie i przyspieszenie, a najlepiej na te dwa ostatnie budynki, no to o wiele szybciej wam to zajmie, powiedzmy rok, półtora, no ale to już nie jest 6 lat, nie? To i tak jest długo, ale to nie jest w każdym bądź razie 6 lat. Więc dobra, tak to wygląda. Wydaje mi się, że powiedziałem chyba wszystko, co powinienem, jeżeli chodzi o taką teorię typowo, więc w zasadzie wydaje mi się, że to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik wam się podobał. Wyszedł bardzo długi, no ale też ta arena wcale nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. Zapraszam was do przypiętego linku w komentarzu. Na pewno wam on pomoże. I w zasadzie chyba tyle. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Wbijajcie na Discorda dla widzów, który jest też przypiętym komentarzu. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. I tak jak mówię, wbijajcie do komentarzy, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, coś tam nie halo, no to piszcie, bo staram się wam do tego ustosunkować. Także dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.